Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i witam was oczywiście ponownie na Wariatkowie. Słuchajcie, mamy duży problem, ponieważ Shrek chce z nami wojny. Rozpoczęliśmy wojnę ze Shrekiem, co totalnie nie zapowiada się dobrze, ponieważ w tym momencie jesteśmy tak naprawdę narażeni na to, że skończy się to szybciej niż się zaczęło i może być naprawdę niekolorowo tutaj, ale chcę jakby postawić się na wysokości zadania i postarać się z całych moich sił, żeby jednak ogarnąć coś, co pomoże mi w zwalczeniu Shreka. Więc dzisiaj w tym odcinku właśnie zajmiemy się tym, żeby ogarnąć coś tego typu. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19, a tak tylko powiem, że pojawił się dzisiaj odcinek na kanale vlogowym, więc zachęcam, link jest w opisie, tam się odcinki pojawiają co drugi dzień, więc zachęcam, możecie wbić. A my tutaj jesteśmy oczywiście na, no w moim domku w sumie, jesteśmy w moim pokoju na Wariatkowie i słuchajcie, mamy jakieś tutaj podstawowe itemy i nie wiem za bardzo od czego zacząć, żeby tutaj ogarniać jakieś rzeczy, które mi mogą być jakkolwiek potrzebne do tego, żeby zwalczyć Shreka, więc ja po prostu wyjdę na dwór i ja chciałbym zobaczyć, jak wygląda zaopatrzenie w kowalu, ponieważ to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o jakąkolwiek wojnę, ponieważ to jest no taka podstawa, wiecie o co chodzi. O, tutaj Marysia sprzątaczka. Pani Marysio, proszę posprzątać tutaj pięknie, bo jest troszkę brudno. Dobra, czekajcie, wychodzimy na zewnątrz w takim razie. Idziemy do tego kowala tak jak... Co jest? Ho, ho, ho. O co chodzi? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Witaj młodzieńcze. Dzień dobry. Ej, co to jest za wróżka? Ej, o co chodzi? Ty jesteś faktycznie wróżką, czy to jest jakiś... Dobra, to jest jakiś prank pewnie. Słyszałem, że chcesz pokonać ogra. Okej, dobra, no... No, no tak, no chcę. No, co się dzieje? No tak, Shreka, Shreka chcę pokonać, ale skąd ty o tym wiesz? No dobra, 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 to jest wróżka, okej, dobra, dobra. Okej, mogę ci pomóc, ale... Nie, no, nie za darmo. Dobra, dobra, ile chcesz pieniędzy? Czekaj, mamy, nie mam żadnych, mogę płacić w mięsie? Mogę, patrz, mięso wystarczy? Widać, jesteś taka mała, drobna, pewnie nie jadłaś dawno. Musisz wykonać dla mnie zadania? Nie chcę pieniędzy? Dobra, kurczę, jak nie chcesz pieniędzy, to możemy, kurczę, tak rozmawiać. Okej, no to, to w takim razie, jakie to są zadania? Ciężkie? Czy raczej są takie lajtowe, czy może przynieś mi 10... Naprawdę? 10 pomarańczowych kwiatków? Naprawdę to jest to wyzwanie? Ja nie mogę, dobra, myślę, że będzie trudniej. No okej, dobra, czekajcie, tu jest jakiś pomarańczowy kwiatek. To jest pomarańczowy? Nie, to jest red, pisze, o kurczę, jest dobrze, o tu jest chyba pomarańczowy. Dobra, tu jest pomarańczowy, jest, uwaga, orange, dobra, jest orange, okej, jeden, dwa, ile tylko się pośpiesz, nie mam całego dnia. Jak ci idzie? Czekaj, czekaj, spokojnie, czekajcie, bo ja nie wiem, co ona tu pisze. Przecież mi 10. Dobra, dobra, 10 pomarańczowych kwiatków. Daj mi czas, spokojnie, ja sobie ogarnę. Tylko muszę 10 pomarańczowych kwiatków znaleźć. Muszę się tu poprzechodzić, bo mam 3 tylko. To nie wróży nam dobrze. Czekajcie, musimy znaleźć 10 pomarańczowych kwiatków. Ej, to będzie ciężkie. To nie będzie takie łatwe, bo tutaj mnóstwo jest jakby żółtych, czerwonych i tak dalej, ale pomarańczowych? To ja tutaj naprawdę niewiele widziałem, przysięgam, to może być mega ciężkie. 10 pomarańczowych kwiatków, no, tu się nie zapowiada dobrze. Raz, dwa, bo się rozmyślę, no nie, no, proszę, kurczę, co jest tą wróżką? Ała! Spadłem z wysokości. No nie, no, tu nie ma tylu 10 pomarańczowych kwiatków, o co chodzi? Jak ja mam jej dać 10 pomarańczowych kwiatków, jakich tutaj po prostu nie ma? Ej, dobra, czekajcie, idę się przecież tutaj po tym mieście, może tutaj gdzieś będą. Widzowie, może być mega ciężko z tymi kwiatkami, bo ja naprawdę tutaj, no, nie przypominam sobie, że widział tyle pomarańczowych. Ale dobra, są tu jakieś pomarańczowe, jest kolejny, dobra, czwarty. Tu jest kolejny, piąty. Dobra, dobra, może się to nam udać. Może się to nam udać. O, jest kolejny, dobra. Szósty, nie, no dobra, łatwizna. O nie, czekajcie, skończyły mi się pomarańczowe kwiatki. O, tu jest pomarańczowy kwiatek. Dobra, dobra, ale się mi ukrył, dobra, siódmy. Jest ósmy, dobra, mamy ósmy kwiatek. Dobra, jeszcze dwa tylko, nie, no, na chillku. Dobra, tutaj jest ich jednak więcej niż myślałem. Dobra, jest na spokojnie, dobra, czy tutaj. O, tu jest pomarańczowy, czy ja dobrze widzę, że tu jest? Tu jest, dobra. O, tu jest dziewiąty i dziesiąty. Dobra, dobra, mamy 10 pomarańczowych. Tu jest jeszcze 11. Dobra, ja mogłem zebrać i cały bukiet. Cały bukiet. No, no, już biegnę, już biegnę. Spokojnie, spokojnie. Już biegnę, już mam 10 kwiatków. Dobra, słuchajcie, 10 kwiatków. To jest tylko 10 kwiatków, to była cena za to, żeby dostać informację, jak pokonać Shreka. Czy wy sobie zdajecie sprawę, jakie to jest tanie w tym momencie? Dobra, 10 kwiatków. Dobra, co tu się wydarzyło? Podczas twojej nieobecności zrobiłem cię setka. Co? Jak tak szybko? Dobra, ty jesteś wróżką, to ty je tutaj normalnie zrobiłaś, przywołałaś, to się nie liczy. Dobra, bardzo fajne ciastka. No, 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 dobra, 10 kwiatków, czy zaliczasz mi? Idealnie, dobra, jest. Mamy to, to dobra, co dalej? Co dalej? Dawaj mi informacje na temat Shreka. Jak nie wszystko? No to dobra, co jeszcze? Mam dla ciebie dobra, co jeszcze? Jakie jest drugie zadanie, prawda, wróżko, przedstaw mi to.
Jeden diament. O nie, naprawdę cię będę musiał iść do kopalni, proszę. Proszę, powiedz wróżko, że ja mam. Że ja mam po prostu diament u siebie w pokoju w jakiejś skrzynce. Błagam. Ja mam. Nie. Powinienem co najmniej jednego diamenta na pewno mieć. To nie jest dużo jak za informację o pokonaniu szerkanów. Ja wiem, dobra. Dam radę, dobra, czekajcie, jeden diament. Ja z tego co pamiętam miałem 4 diamenty, zrobiłem sobie kill off, nic więcej, więc tu powinien być gdzieś diament. Ja tu je chowałem. Jest! Dobra, mamy jednego diamenta, dobra, wszystko to, tak jak powinno być. Mamy jednego diamenta, czyli ona chciała jednego, dobra. Przechodzimy tu przez drzwi, uwaga, robimy tu wiadro challenge, uwaga, pum, dobra, mamy to, proszę, diament. Proszę. Co, ej? Uważaj na moje owocki. Ej, są owoce, ja w ogóle nie zauważyłem. Ja myślałem, że to się nic nie zmieniło. Dobra, ja nie wiem, kurczę, ty jesteś wróżką, możesz wszystko, a możesz mi tak na przykład ten jeden diament pomnożyć? Byłoby miło. I oddać mi troszkę. Nie możesz. A, to super z ciebie wróżka. Dobra, czyli owoce sobie możesz pomnażać, ja tego już niestety nie mam takiej mocy. Dobra, to kiedyś ci pomogę zdobyć taką moc i będziemy bogaci. Dobra, informacje na temat Shreka, proszę. I jak pokonać Shreka? To jest bardzo ważne pytanie. Jak nie tak prędko? No ile jeszcze tych zadań? To przecież diament i 10 kwiatków to... No dobra, to niewielka cena, ale... Dobra, trzecie zadanie, no dobra, zrobię to. Musisz jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. O Boże, dobra, no jakie pytanie to jest? O, proszę, niech nie będzie trudne, żeby dowieść, że jesteś gotowy. Godny, no dobra, no ja jestem godny, tak samo jak jestem głodny i... od owocki zaraz zjem. Jakie jest ulubione jedzenie ogrów? Czekaj. Daj się zastanowić. Dobra, czekajcie, widzowie, jakie jest ulubione jedzenie ogrów? Czekajcie, co może być ulubionym? No nie wiem. Co może być? Buraki nie. No nie, oni nie lubią warzyw raczej. Co może być ulubionym jedzeniem ogrów? No, ulubione jedzenie ogrów. Gulasz? Ej, może gulasz? Czekaj, gulasz! Ulubione jedzenie ogrów, gulasz! Gulasz! To jest definitywna odpowiedź. Czy to jest dobra odpowiedź? Gulasz? Tak jest, dobra, mamy to, jest gulasz, dobra odpowiedź, gratulacje, dobra, dawaj mi te informacje na temat Shreka, wiedziałem o nim wszystko, rozumiesz? Więc teraz po prostu proszę o informacje na temat Shreka, bardzo proszę, jeszcze czekacie jedno zadanie, ostatnie, no dobra, no niech będzie, łatwe były te zadania, to pewnie ostatnie też będzie łatwe, dobra, co to jest? Ej, co jest, gdzie ja jestem, co tu się wydarzyło w tym momencie? Ej, dobra, gdzie ty mnie przeniosłaś, wróżka? Jaki haha, no ej, dobra. To mi się przestaje podobać. Musisz przejść ten parkour. Nie, naprawdę muszę przejść parkour. Jak to zrobisz? No nie, dobra, ja już przejść parkour, żeby się dowiedzieć, jak pokonać Shreka. Naprawdę, to ma być test na to, czy jestem godny tego, żeby sprawdzić, to jest test na to, żeby sprawdzić, czy jestem godny tego informacji na temat Shreka. Podam ci informację o Shreku, jak go pokonać. Obiecuję ci, jest to ostatnie zadanie. No dobra, no to jak ostatnie zadanie to robimy. Dobra, tylko ja, no nie najgorzej, kurczę, bo ja mam tutaj, kurczę, tyle itemów. Ja nie chciałbym tego stracić bardzo. O nie. Okej, dobra, startujemy z tym parkurem. Mam nadzieję, że uda mi się go przejść za pierwszym razem. Nie powinien być zbyt trudny, dobra. Ja szczerze to mi się wydaje, że ja bym go był w stanie za pierwszym razem przejść. Naprawdę, przysięgam. Tylko wiecie co? Ja jednak zrobię taki test, że ja jednak wrócę sobie tutaj. Wow, prawie zginąłem. Odłożę te itemy dla bezpieczeństwa. Nie chciałbym ich stracić, nie? Mam nadzieję, że je później odzyskam. Dobra, uwaga, robimy je na strzała. Bez zatrzymania. Jestem mistrzem parkura. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy tu i tu. Lecę jak strzała. Lecę. A nie. Dobra. Proszę przestań się palić. Przestań. Czekaj, wróżka, możesz przestać, żeby przestał się palić. Nie no. Dobra, uwaga, już niewiele zostało. O, elegancko. Dobra, uwaga, przechodzimy. Tu. Ja mogę sobie pominąć w sumie tę, mógłbym tędy przejść w sumie, jak tak teraz patrzę. Dobra, czekajcie, robimy to. A! Łaj! Co jest? Wróżka mnie pokonała! No nie! No co to ma być? No nie, no i teraz znowu mam to przechodzić. Ale dobra, ale mam jeszcze jedną szansę, tak? Mam jeszcze jedną szansę, czy to jest... Dobra, mam jeszcze jedną szansę. Okej, dobra, to robimy to teraz. Dobra, teraz się bardziej skupię nad tym, żeby to wyszło lepiej, bo dobrze mi to szło. Dobra, nie mogę się powstrzymać, to tak się szybko fajnie skacze, że tutaj idealnie to można zrobić, tak? Więc ja sobie będę jednak tak robił. Czasem podskakiwał więcej, trochę mniej, ale tam ona jakoś zablokowała te ściany, że to trzeba przejść do końca. Nie wiem, ta wróżka to przemyślała to, że ja tam będę chciał tak przeskoczyć. Dobra, przechodzimy tu. Dobra, uwaga. Jest! Dobra, mamy to... Dobra, już myślę, że nie mogę przejść. Okej, dobra, dawaj mi te informacje na temat Shreka, bo się zdenerwuję zaraz. Dawaj mi te informacje.
Gratulacje, no dziękuję, dziękuję bardzo. Teraz informacje. Ale no co przed tym? No nie, no co jeszcze? Musi być przed tym, zanim dowiem się, co mam zrobić ze Shrekiem. Powiem ci... O, jak powiem ci jutro? No przecież co to ma być? Bo teraz jest pora na obiad. No nie, ty, że... przyjdź do mnie. Dobra, czy ostatnim zadaniem piątym jest przyjść do wróżki na obiad, naprawdę? Dam ci mapę. No dobra, 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 no dobra, mogę się zgodzić na ten obiad, niech ci będzie. Jutro przyjść? No, czyli jutro mam przyjść na obiad, tak? Czyli nie dzisiaj, dzisiaj mnie nie zapraszasz na obiad, dobra, czyli jutro. To dla ciebie też obiad... A, dobra, dobra, czyli na dzisiaj nie masz obiadu dla mnie. Okej, okay, dobra, no to jutro przyjdę na obiad i ten, a mogłabyś mnie odesłać do domu, a jeszcze też bym sobie tam te itemy bardzo chętnie chciał zabrać, nie? Dasz radę? O, kichokus pokus? Wow, 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 jestem tutaj w tym, jestem w moim domku, dobra, okej. Okay. Przeteleportowała mnie ta wróżka, ja w ogóle nie wiem, gdzie ja mam iść w ogóle do niej na ten obiad, żeby dostać te informacje, więc będę musiał tego jutro znaleźć. Mamy swoje itemy, więc bardzo fajnie, no, totalnie dziwne. Odcinek, nie będę ukrywał, więc no nie wiem, co się w tym momencie wydarzyło, ale mamy jakiś sposób na pokonanie Shreka, przynajmniej szansę na to, że zdobędziemy jednak jakieś informacje na temat tego, jak go pokonać. No, na dzisiaj to tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, przypominam o tym, że na drugim kanale są co dwa dni odcinki, więc zachęcam, wbijcie, link jest w opisie, a ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.